a dłonie ma jak dwie żeliwne patelnie. Jak mi przywalił ostatnio, miałem na czole guza wielkości rogu, jak jebany nosorożec. Wyrósł mi w kolorach tęczy, wiesz? No, ten róg. Co zrobiłeś, że twój wuj się na ciebie wkurzył? Jeszcze nic, ale zaraz zrobię. Chciałem się chwilę zdrzemnąć jak normalny człowiek, a tu jeb. Zasnąłem jak żaba zimą na mokradłach. Najgorsze, że kiełbasa niedługo będzie całkiem zgniła. W obecnych czasach marnowanie jedzenia to zbrodnia. To całkiem dobre żarcie, ale szybko łapiecie sraka. Jak się to zje w ciągu godziny, nikomu nic nie będzie. No, może ktoś pobiegnie do Kleopa. Lepsze to niż głód. W końcu od sraki jeszcze nikt nie przestał być głodny, nie? Ale za 3 godziny dupska wszystkich eksplodują jak gejzery. Później złapie ich żyganie. Wuj mnie za to zajebie, a reszta rzuci zwłoki zarażonym na pożarcie. Sam bym im zaniósł to żarcie, ale muszę jeszcze przygotować wędzarnię. Jak to się nie uda, no wiesz już, co się stanie. Nie wiem, ciano, dokładnie. Dobra. Gdzie mam iść? Jezu, nawet nie wiesz, jakie to dla mnie ważne. Zgarnij jedzenie ze stołu i jak najszybciej dostarcz je na miejsce. Witam w kolejnym odcineczku. Ogólnie nabrałem ochoty na granie. Więc... Prosto, potem 16 stopni i w lewo. Potem wpadli 3 zarażeni. 26 plus 82. 108 kroków. Długość salonu razy 2, bo się wróciłem. Nocne opowieści. Okej. Ale nie. I to nie chcę tego robić. Dobra, co ja mam obraz zaznaczonego XT? Ginienie, podwójne kłopoty, aha. Weźmy to. Trzy minuty, dobra, zrobimy to. Lecim! Go, go, go! O kurwa! Aha, to jest tak zrobione, że ja mogę sobie... Dobra, elegancko. Dobrze. Wykryto, ale ja ogólnie nie mam jeszcze aż takiej moc. O kurczę, chciałem iść. No i jestem w piździe. Ale mogę porynnie się trapać. Jest giga dużo punktów. Ło, jakieś lagi miałem. Myślę, że tego nie będzie na nagraniu. Skakuj. O kurwa. Dobra, może tego nie róbmy. Zrobimy coś innego. Nie chcę mi tego robić. Jest naprawione. Jedyne wyjście to jest związane z fabułą. Dobra, róbmy fabułę. Spotkaj się z Sophie. Właśnie, aż tam mam iść? No momento. Tak.
Dobra, ale co jest? Przecież byłem na samochodzie, ty kurwa. Śmieciu. Wy kurwami jesteście, nie? Zostawcie mnie. Chodźcie mnie. Bierzcie ich. Go, 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 go. Co ja go zabiłem przed chwilą? Co ty gadasz? Widziałeś? Dobra, gdzie jestem? Pojemnik z inhibitorami. Gdzieś tutaj? Zostaw mnie. Wow, wow, nie przeszkadzam ci, jedz sobie. Dobra, nara. O! Siema! No nie wiem, o co chodzi, no jakiś gaz tutaj rozpylają. Mefedroniarze. Wow. Paniaczki. Od razu? Faktycznie za pierwszym razem? Dobra. Tam mam iść. One? Bo... O, dziwny dźwięk. O, zostaw tak. Tutaj jakiś pojemnik, czy co? Straszne ścinki czuję. Nie podoba mi się to. Właśnie tu? Może do warsztatu pójdziemy. Najpierw warsztat, naprawimy się. Jesteś tutaj? Jesteś handlarzem. Ulepsz, wytwórz, napraw. Napraw broń. Okej. O kurczaki, ale to było drogie. Dobrze. Czaję. Ulepszenia. I co, nic chyba nie potrzebuję. Czemu? Aha, dobra, chciałem sprzedać. No, nie. Upo. Przynajmniej trochę dostajemy ściana za to, co tutaj pozbieraliśmy. Dobra. No i cudownie. Ej! Jeszcze coś miałem. Widzicie, że opchnę ci to jeszcze. To też ci opchnę. To też ci opchnę. A tutaj nic nie zbieram. Dobra, idziemy do głównej misji. Potrzebujemy zrobić główną misję. Musimy się trochę EQ do przodu poruszyć. Sophie, chciałaś się spotkać? Słyszałam trochę o tobie. Dobre czy złe rzeczy? Użyteczne. Takie, przez które zaczynam wierzyć, że warto dać ci szansę. Co proponujesz? Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję paru. Do pewnej transakcji. Dobra, poszukamy cię. Pogadam z którymś z rzemieślników. Są na bazarze. Spisz się. A to nie było tak, że ja już to klikałem? Muszę od nowa to klikać?
Dziwna sprawa. No, no, dobra, no, klikniemy jeszcze raz. Dobra. A dlaczego nie mogę cię kliknąć? Mogę mu wyjebać? Tak, warsztat. Gdzie on jest? Nie widzę go tutaj. Przychodzę. Co się odjebało? No wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy? Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta debila? Kogo? Takiego jednego swojego brata. No. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Sto dwadzieścia tysięcy kilometrów. Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. Najlepszy towar. Dzięki, zajebiście pomocne. A siema. Tu kradłeś? A ten co ma ciekawego? 30, nie, no dobra. Sprawdźmy może, mamy to naprawione. Tak, to jest naprawione. Jedna naprawa i nie ma siana. Trochę boli, nie? Bo trzeba tam fabułę pchnąć. Znowu do niej? No, co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman. Sprawdź, czy Barney włączył radio. Barney? Odpowiedz. Czemu on się cały czas na mnie patrzy? Cholera. To dlatego się wyłączył. Chcę znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! No chyba nie można tak mówić. Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie. W szpitalu Gere. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy za dnia to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Postaram się. Powodzenia. Ciekawe, co dostaniemy za to. Nie słuchaj, co gadają pielgrzymie. Barney może jest porywczy, ale dawaj. Go. O, to jest aż to. To nie jest tak, że ja mogę przejść normalnie tak ten? Zróbmy tak. Idźmy się, prześpimy i naciśniemy później te. Tak będzie wygodniej. Szybciej, przynajmniej. Nie wiem, ta gra jest rozjebana? Czy rozjebana? Bynajmniej zbugowana, nie?
2024. Zaraz ich patrzę. Dobra. Idziemy tam. Aha, nie... Spierdalaj. Nobie. Trzeba było skakać? Nie trzeba było skakać. To jakiś bandyta? Ej no. Dobra, się przeszukam. Miałeś puszki? Co tam, młody? Chyba spotkałem Karla przed tobą. Co do Sofii? Mam od niej robótkę. Robótkę? Ratuję skórę jej bratu. Dobrze, zdobądź jej zaufanie. Sofii może coś wiedzieć o śmierci Lukasa. Niewiele rzeczy dzieje się tu bez jej wiedzy. Chyba że bierze w tym udział jej walnięty brat. Uważaj na Barneya. Jest trochę nerwowy. Ty, może i faktycznie się trochę ich roi tutaj. Jak ja bym tam wbił i pozabijał? Pomocy błagam! Niech mi ktoś pomoże! Co się stało? Przyleźli zarażeni. Rozwalili wiatrak. Lampy UV padły. Nie wiem, czy znam się na... Jeśli nie włączymy tych lamp, nie przetrwamy nocy. Ja zrobię co mogę, dawaj. Dziękuję. A co przyjdziemy nocą? Czyli jednak może i warto. A. Okej. Dalej mi się tam podświetla, że muszę iść tam nocą. Zapisz się tak. Dobnie. Kurwa. Zwinny chuj, nie? Ogólnie nie wiem, czy ja dam radę wskoczyć na ten wiatrak. Może to jest jakiś jeden z łatwiejszych wiatraków. Dokładnie, o tym pomyślałem, nie? O, dobrze. Jesteś. Widzisz tam? Na górze? Trzeba się wdrapać. Aha, tam to się obniża też, dobra. Niech to zjedzie. A ja mogę ogólnie tam wskoczyć. Dobra, to na chillku. I to jest ta umiejętność, którą zdobędę, żeby móc skakać po takich rzeczach i robić takie rzeczy, tak? Nie skoczę. Gdzie mam później skoczyć? Nice. Gdzie teraz? Tutaj. I drabina. Okej. Ten jest całkiem łatwy wiatraczek. Nie, yeah, pierwszy wiatrak. Ale nie musieliście flesz dawać w oczy. Dawnie.
A jest jakaś szybka podróż, której mógłbym ten? Skoczyć na przykład? Tak, żeby się nie zabić? Co? Hm? O! Nice! Mam coś schowku? Mam coś. To gigakos? Dobra, ta jest ten. Szczerze, nie musiałem tej naprawić. Ale dobra, mniejsza. A może... Weźmy, wrzućmy to. Weźmy to. Na wszelki. Aha, dobra, tam jest do spania. Dlaczego mi tu świeci? Nie, dobra. Aha, muszę się najpierw przespać. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Tak, wiem. Pierdoliśmy o tym. A twój czas. Idziemy na misję. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobrze, wiem, zamknij ryj już. A, ci teraz śpią tutaj. Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko! Aha, tam jest ten potężny zombiak. To może to mordujmy te wszystkie. Dobra, ile ścigacza wyszło. Ale przynajmniej jak to miał. Jak zaatakuję tego dużego, to on się na mnie rzuca? Tak tylko pytam. Przeszukaj to. Wiesz to. Śmietników cię szukam. O. Sporo złomu. Jak to się tworzy? Takie coś do zbierania. Barney? Słyszysz mnie? Odezwij się do cholery. Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. Badanie. Pytanie, czy macie są widoczne na pierwszy rzut oka, aby je odkryć się wykorzystać koniec badania otoczenia. Wiśniku i mam z tego zmysłu. Okej.
Może pozbiera? O, jest. Nie Sophie, znalazłem krew, świeżą. Pośpiesz się. Warto to lutować? No nie. Idziemy za tropem. Kurwa mać, ile to było ważne? Dobra. I co? To tutaj mam iść? No tak, zapagowane. Jebane! Co ja mam zrobić? Barney? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Ta, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz! Barney, otwieraj! Spierdalaj! Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barney! Wracaj, skąd przyszedłeś! Wielbur. Twoja siostra się o ciebie martwi. To będzie lepsze. Nawet nie próbuj! Nie mieszaj to Sophie! Ale to prawda! Masz szczęście, że jestem zajęty! Barney, liczę do trzech. Jeden... Dwa, trzy! Spierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! Kurwa, mać! Świetnie! Aha, nagle znikąd się pojawiły. Znikąd się pojawiłem. To jest. Skąd wy wychodzicie w ogóle? Wow, się przestraszyłem. Ale szybko wyskoczył. Dobra, lutujmy je. Już je zabiłem, to trzeba je zlutować. Ciekawego? Barney! Dobra, starczy. Poszły? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Masz, weź radio. Spadamy stąd. Nie, Pisklak. Musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych. Prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Nikogo zostawił? Ciekawe. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Dobra, szukamy jakiegoś gnojka. Piszklak. Ja mam stąd wyjść, tak? A jak nie chcę? Krew. Pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. Okej. Okay. Kurwa. Nie chcę mi się z nim użerać. Dobrze, gdzieś otwarte, właśnie.
A, pierdziela. Więc będzie tak stał, tak? Może jak latarkę wyłączę? No nie mogę. Dobra, zdychaj. Jakbym zmienił broń na tą, Jak wyjdę na twardego? Ale nie mam energii, żeby ich pozabijać. Jeszcze któryś? No. Dobra. I co, to tyle? Jeszcze tu jest. Tylko... trzeba bym apteczki, nie? No nie wiem, no nie wyjdę stąd do chuja pana, nie? My się zgodzimy na takie rzeczy. No bo ja zginę. A tak to będę wychodził i wykończył co chwilę. Dobra, chodź tu. Ale ciężka ta broń. Pień. Dobra. Chciałem coś szybszego z giga damage'em, nie? Za chuje nie wyjdę, no i za dużo jest. Nie ma szans. Daleko to jest? Kupi sklaka. Dobra, nie ma pościgu. Bo ten nocny zombiaki warto przeszukiwać, nie? Jak wejdę tutaj? Czy idę tamtędy? Da radę? Tam coś się pali, nie? To tak, to jest... centralnie pode mną. No właśnie. Dobry Barney, udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? Więcej zrobiłem. Było już rannych, ale... Posłuchaj. Mam dziś rodziny i... Mam tylko prośbę. Widzisz? Moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj.
Tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj, zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan, co się dzieje? Nathan! Szkoda. Nathan! Barney, jesteś? Barney? Aiden, jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. A to chuj jeden, nie? Niestety. Taka kurwa, ale szkoda młodego. Dobra. Na bazar przyjdziemy w następnym odcinku. 37. What? Pora oglądania. Do następnego.